Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście tych zainteresowanych tą serią i wracamy w kolejnym odcinku. Jest dzisiaj sobie niedziela, jestem bardzo zmulona, bardzo zmęczona. Wyobraźcie sobie, kebab był na imprezie. Ojej. I już nawet nie pamiętam, co tu się w ogóle działo, jeśli co, co my mamy robić. Muszę przyznać, że nieźle sobie radziłaś, to znaczy jak na wieśniaczkę. Jestem pewna, że nie poradziłabym sobie nawet w połowie tak dobrze bez księżniczki, która zajęła jednego czy dwóch, kiedy odwalałam całą robotę. To jest właśnie problem z ludźmi z dwóch rzek. Żadnego szacunku dla arystokracji. Pewnie coś u was z wodą nie tak. Ty lambadziaro! Powinniśmy wracać do świątyni. Dalej gniazdo za ranno. Prowadź, na razie. Serio? Jesteś jeszcze dla mnie wredna? Do całej reszty była miła. W sensie dla mojej głównej postaci jest miła, a tak to jest... wredna. To tak bardzo wredna, w sensie... Hej, babo, bo my zaraz będziemy gadać inaczej i się będziemy kłócić i bić. Dobra, idziemy do świątyni się schować, do wewnętrznego dziedzin... Nie wiem, jak ja to zrobiłam, to było bez sensu. Każdy z swoich towarzyszy ma wyjątkowy atut, musisz na nich polegać, aby osiągnąć sukces. To mamy im dać trochę czasu... nie kończ... tak długo, aż księżniczka nie wbije z gwiazdą. O nie! O no! Oh no! Who I am? Co? Oni byli w stanie przycisnąć tego typa w ten sposób? Ale olbrzym, nareszcie godny przeciwnik i tak siedzi sobie nienormalnie, macha paluszkami i zadowolony, no. Przyjmij kontrolę nad czarnym wichrem, aby bronić świątyni. Dajesz czarny. Bij co trzeba. Tylko nie wiem, czy lepszą opcją nie będzie bicie samego golema w tym momencie. Bigo, 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 wicher, dajesz wicher, dajesz wicher, jesteś najlepszy wicher. Super kozak z ciebie wicher. Yes! Ha! Naskocz mi. Ja myślę, że powinniśmy wracać do świątyni i to szybko, zanim z trzech latawców spadnie więcej zabójców lotosu. Im więcej, tym lepiej, niech spadają, ale w świątyni będziemy bezpieczniejsi. Będziemy bezpieczniejsi, jak zniszczymy wszystkich wrogów, których nam przysyłają. Wolę aktywną obronę. Aha, czyli nawet nie miałam wyboru. Dzięki, mordo. Dobra, dobra, ale ja tu widziałam jakieś rzeczy do zebrania. Po pierwsze... życie, a ja nie miałam wyboru, jakie miałam ten. Coś tu mi spadło i nie mogę teraz tego wziąć. A może mam wybór jednak. Udaj się do świątyni. Ojejku, godzinne przypomnienie, ponieważ ciągle zapominam, gdzie wszystko położyłem poprzedniej nocy, zapisuję dla siebie tę listę pytań. Ktoś będzie chciał, to niech sobie przeczyta, ale śmieszne. Ja w ogóle nie wiedziałam, że takie feature'y tutaj też są, ale okej. Okay. Mamy dziennik naszego głównego bohatera. Pogadać coś możemy? Aha, no dobra, no to nie możemy pogadać. No to idziemy dalej, no co? W ogóle mnie ta szóstka interesuje, o co z tym chodzi? Okej. Okay. Ten hałas przeszkadza mi się wsłuchać w okrzyki moich wrogów. Lepiej, żeby nie, bo miałam dobrą wymówkę do użycia dzwonu. Kilku zabójców lotosu musiało się jakimś cudem przemknąć obok nas. Sprawdzę to. Nikt nie ocalał, a przynajmniej nie w całości. Idź, ja się za dobrze tu bawię. Haha, posmakujcie wszystkich moich toporów. Daję, mordo. Dalej. Co tu się dzieje? To jest niebo. Dobrze, że tu jesteś. Pułapka zostawiona, sygnał wysłany. Teraz wszystko w twoich rękach. Pułapka, sygnał? Czy ja o czymś zapomniałam? Nie, nie mogłam ci o tym powiedzieć. Proszę, pozwól mi wyjaśnić. Spodoba ci się to, co powiem. Przynajmniej mam taką nadzieję. Kontaktowali się ze mną. Raz czy dwa zabójcy lotosu sporo mi obiecywali. Nawet to, że odzyskam córkę. Ale wiesz mi, nigdy nie zamierzałam cię zdradzić. Pokazałaś mi, że świat, moje życie nie jest tak bezsensowne, jak kiedyś myślałem. Moja córka od dawna nie żyje. Ich oferta pokazuje tylko, jak bardzo są zdesperowani. Czemu nie powiedziałaś mi o tym wcześniej? Mogłam się przygotować. Nie mogłem ryzykować, by ktoś inny w grupie mógł być ich szpiegiem. Mógłby powiedzieć na ręce śmierci, że jego plan się wydał. To jest szansa na odcięcie przywódcy tych wojsk. Ręka śmierci sądzi, że atakuje nas ze swoją armią zaskoczenia, ale mam dla niego niespodziankę. Zostawiłem pułapki. Pamiętasz, jak poprosiłem Kango o kilka z jego wybuchowych beczek? Zabójcy zginą w eksplozji, a ty będziesz mogła się zająć ręką śmierci. Więc zajmę się osobiście ręką śmierci, kiedy jego armia zostanie zgładzona. To mi się podoba, jest arogancki. Pewnie nie przyszło mu do głowy, że moja lojalność wobec ciebie przezwycięży mój strach. Dzwon był sygnałem, niedługo tu będzie. Dziękuję ci za tę okazję. Nie jestem w stanie zmierzyć się z ręką śmierci, ale chcę, żeby zapłacił na to, jak nisko mnie ocenił. Próbował wykorzystać przeciwko mnie moją córkę, musi za to zapłacić. Bardzo dobrze, niebo, udowodniłaś, że jesteś użytecznym narzędziem. Udowodniłaś. Hehe, ręko śmierci, chciałbyś. Nie tym razem, worku, zgnilizny. Uuu, punch, punch,
Punch, punch, punch. Jups, 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 jups. Jego by go to pewnie nie rozgniotło. To go trochę zmiękczy. Rany nie pozwalają mi walczyć, ale na coś jednak się przydałem. Ostrzegę resztę. Pudup, pudup, pudup. To go trochę zmiękczy. Aha, dobra, no to on teraz zaraz wstanie, jo. Masz lepszą kontrolę nad swoimi ludźmi niż sądzi mój mistrz. Rozpacz po śmierci dziecka to motywacja, której trudno się oprzeć. To nie żadna kontrola, ty rządzisz poprzez strach, ja poprzez lojalność. Strach to wszystko, czego potrzeba masom, dlatego istnieje. Jestem wolą cesarza, jestem ręką śmierci. Sanli żąda twojej śmierci, muszę być posłuszny. Spełniam wolę mojego mistrza, prowadzi mnie moc smoczycy, nie dam się pokonać, muszę być posłuszny. Aha, czyli moc smoczycy go prowadzi tylko w takim dość złym celu. Ty i twój mistrz zbyt wiele mi odebraliście, czas z tym skończyć? Jesteś pustą skorupą cieniem, zobaczymy na ile cię stać, więc walcz jeśli musisz, ale nie zdołasz mnie pokonać. Nie wiesz nic o mnie, ani o tym ile jestem w stanie wytrzymać. Twoje pięści mnie nie pokonają, muszę być posłuszny. Ojoj! Ja go w ogóle... Ojoj! On jest mocniejszy, tylko ja nie wiem czy ja go tym pobiję, a tym? Tak samo chyba. Dobra, nie mogę mu po prostu dać się uderzyć i wtedy będzie do... Ojojoj! A nie wiem, czy wybrańcem fortuny waliłam go mocniej, czy nie. Teraz tak nie zauważyłam. Nie no, po prostu musimy go bić. Musimy go po prostu bić tak długo, aż zmięknie. Błagam, błagam. Niech on nie będzie miał żadnej ukrytej umiejętności. Ajajaj. Ocuj się, lambadziaro bezdzietna. Dobra, wybrańcem go ciśnijmy, bo ja nie wiem, czy... Bo niby sobie ustawiłam te łzy karmazynowe, ale nie wiem, czy to działa. Nie czytałam poradnika przed nagraniem odcinka. O, dobra, dobra. Chyba jednak ten wybraniec lepiej działał. Ale życie byś dał. Życie mi daj, please, bo ja to... No moje życie zniknęło! Po prostu nie chcesz tego przyjąć, to musisz już wiedzieć, kim jest ręka śmierci, ale tego, czym on jest, nie sposób opisać. To przekracza twoje umiejętności, on jest czymś więcej niż stan, kim kiedykolwiek był. No ja wiem, że to jest zdechły gościu, no ja wiem, jestem tego pewna. Ale już go zabiłam. Sanhai połączył go z mocą skradzioną wodnej smoczycy i związał go z moim pancerzem, by ze mnie drwić. Nieugięta, niepokonana siła, która nosiła oblicze mojej zdrady, teraz należy do mnie. Mistrzu Li, posłuchaj mnie, to nie musi tak wyglądać. Twoje słowa mnie nie przestraszą, wiem o tobie wszystko, nawet więcej niż ty sam o sobie wiesz. Wydaje ci się, że znasz mój charakter, że odmieni mi jakaś wielka prawda, którą poznałaś wśród umarłych. Nie jestem złoczyńcą, w moich czynach nie ma złej woli. Tak, kłamco. Nie miałem wyboru, mój brat nie wiedział, co to umiar. Świat pod jego rządami byłby pełen chaosu i brutalności. Zaprowadzę porządek, upewnię się, że wszyscy będą bezpieczni, żyjąc na swoich miejscach. Wiem, jaki ból nosisz w sercu, popchnęła cię do tego strata rodziny. Wydaje ci się, że dobrze mnie znasz. Powinienem był się spodziewać, że podróż przed śmiercią ujawni wiele tajemnic, ale twoje pojmowanie zawodzi. Nie szukam zemst. Nie sprowadził mnie tu smutek po jej śmierci, a raczej gniew na mojego brata, który w tak małostkowy sposób zniszczył moją własność. Kozie i tak niczego to nie zmienia. Zamierzam uczynić cesarstwo lepszym miejscem, gdy zostanę Bogiem, dokonam tego bez trudu. Powstań, ręką śmierci, jesteś związany z tą mocą, nie spoczniesz, póki ta głupia nie zginie. Nie, please, błagam, nie, please, I'm not ready, please, no. Ja też mogę używać tej mocy Li i mogę ją kształtować bez amuletu. Jako mniszka dusz mogę ci odebrać rękę śmierci. Wiele się nauczyłaś o swoim dziedzictwie mniszki dusz, ale najważniejszą lekcję opuściłaś. Oni wszyscy nie żyją, umiejętności ich nie uratowały. Zamiast ocalić rękę śmierci, może wydaje się, że możesz odwołać się do jego sumienia, do resztek świadomości kina, które kłębią się w tym hełmie. Okej, pomogę Sankajowi stawić ci opór, wiążąc go ze sobą, potem go uwolnię. Kin został przemieniony w rękę śmierci po tym, jak go opuściłeś. Oddam mu jego prawdziwe oblicze. Ratować go zamiast tego zwrócę go przeciw tobie i zwiążę go ze swoją wolą. Naprawdę? Nawet gdybyś potrafiła, myślę, że ciężko byłoby się pozbyć tak przydatnego narzędzia. Chodź zatem, skończmy pojedynek woli. Odbierz go, jeśli potrafisz. Bądź mój! Oho, czyli już jest na nowo duchem, czyli wygrałam. Tylko trochę mu się umarło. A mogłam go wziąć do drużyny. Otrzymujesz zadanie. O! Wow! Wow, jestem Kajem, który bije się z ręką śmierci, który był wcześniej ręką śmierci. Bijemy się tymi samymi skillami. To miłe. Nie pamiętałam tej części. Nawet nie pamiętałam, czy kiedykolwiek ja go sobie przywiązałam. Dajesz mordo, jesteś kozak. Od dzisiaj. Puf. Możesz mi napluć na buty, Sanli. On jest teraz mój. Dość,
Cięłaś sznurki mojej marionetki, ale nie głosowa, poznasz smak przegrany. Z każdą chwilą jestem bliżej, nie wiem, zabierz te zwłoki. Przekonaj się, czy jesteś w stanie wyrzucić tak użyteczne narzędzie. Zawieciczyła, gdy będzie u szczytu mojej potęgi, w sercu mojego cesarstwa. Twój mistrz na ciebie czeka, dziecko. Błagam, pozwól mi odpocząć, pozwól, by mój duch w końcu zaznał spokoju. Czy zasługujesz na spokój? Później zostałeś zniewolona, ale pomagałeś w ataku na lament. Wierzyłem słowom mojego brata, sądząc, że nie umiem pojąć jego mądrości. Gdybym wiedział, co się stanie, walczyłbym, żeby powstrzymać ich obu. Ach, mówisz tak tylko, bo znasz swój los. Wcale nie czujesz się winny. Nie twierdzę, że odkupiłem winę, ale moje cierpienie musi wystarczyć ze spłatę tamtego długu. Musi. Uspokój się, wyzwolę cię z tego więzienia. Straciwszy mnie, twój mistrz osłabł, choć się do tego nie przyzna. Dziękuję ci, mniszko, dużo, że pozwoliłaś mi odpocząć. Nie chcę go trzymać na siłę w swojej drużynie. Wiem, że to niby jest spoko opcja, bo zawsze macie dodatkowego towarzysza, ale... Niech on se w spokoju już se niech umrze, nie? O! Jak on się tu dostał? O nie, dziecko! Co się stało? Ścieżka otwartej dłoni. No tak. Jestem na ścieżce otwartej dłoni. Oj. Co się dzieje? Chyba czegoś nie rozumiem. Putup, 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 tuptajsko! Zwyciężyliśmy, ale jak długo potrwa ten pokój? Dzień i tak już się wleczy jak zbyt obładowany wół. Nasi przeciwnicy powinni być zdolniejsi. Nie strona od walki w słusznej sprawie, ale walka dla zabicia nudy to chyba nie najmądrzejszy pomysł. Ha, jeśli nie ma wina, to powinna być zadyma. W ten sposób żyją wojownicy. Mam nadzieję, że wszyscy otrząsnęli się po walce. Mimo, że zwyciężyliśmy, nie powinniśmy marnować ani chwili dłużej na lizanie ran. Bez wątpienia wróg na nas czeka. Czajka, cesarz Sanli na nas czeka i cały czas rośnie w siłę. Wystarczy wysącza wodną smoczycę o wiele szybciej niż Sanhai. Niech nie czeka, wyruszmy natychmiast. Porozmawiam z każdym z was, zanim wyruszymy. Dobry pomysł. Pozwoli mi to na wprowadzenie paru poprawek w cudownej ważce. Lądowanie tutaj nie należało do najłagodniejszych. Przywiozę kogo się da na początkowy szturm. Dajcie mi chwilę, wyruszymy na twój rozkaz, kiedy tylko skończę. Chcę pogadać z nimi. I ostatni odcinek będzie prawdopodobnie za 2 tygodnie już, moi drodzy. Rozdział 7, w którym koszty wojny zostaje podliczone, dochodzi do konfrontacji z mistrzem i rozstrzyga się los cesarstwa. Zeszłaś daleko z przygranicznej szkoły druin lamentu. Teraz los cesarstwa zależy od decyzji, którą podejmiesz. Cesarz Sanli, osłabiony stratą ręki śmierci i klęską oddziałów obleżniczych, przygotowuje się, aby stanąć z tobą do walki w pałacu. Pogadajmy więc. Znajdujemy się bardzo daleko od gospodarstwa, które kiedyś było moim domem. Nigdy nie sądziłem, że odbędę taką podróż. Twój mistrz jest potężnym przeciwnikiem. Nie możemy pozostawić cesarstwa w jego rękach. Niektóre z tych decyzji było zniszczę wszystko, co stanie mi na drodze. Wielu z tych ludzi, którzy polegli, zasłużyło na swój los, ale przyjdzie czas, że nie będzie już tyranów. Mam nadzieję, że twój gniew odejdzie razem z nimi. Niektóre z tych decyzji ciężko było podjąć. Pomogę ci je nieść, ale nie jestem pewny, na ile ci się przydam. Będę stał u twojego boku, gdy pozbędziemy się już zepsucia. Jednolitowe cesarstwo będzie jak czysta karta, moja przyjaciółko. Dobra, o, ja wiem, że w ogóle dało się z nimi romansować, ale oczywiście ja nie umiem. Tyle zmian, inaczej wyobrażałam sobie jadeitowe cesarstwo. Mistrz Li uczynił coś niewybaczalnego, musimy to naprawić i powstrzymać zło, które uwolnił. Wszyscy poznają mój gniew. Mam nadzieję, że masz jeszcze w sercu miejsce na współczucie. Dwie osoby kroczyły przed tobą ścieżkę władzy i zepsucia. Powinnaś wyciągnąć wnioski z ich błędów. Aha, czyli to jest takie upewnienie mnie, że moja dobra ścieżka jest dobra. O tych decyzjach. Wiem i być może największe i najtrudniejsze z nich, które dopiero nadejdą. Taki wielki ciężar spoczywa na twoich barkach. Nie zazdroszczę ci, ale zawsze będę przy tobie, moja przyjaciółko. Upewnimy się, że cesarstwo nie upadnie z powodu pragnień garstki skorumpowanych ludzi. Przygoduj się niedługo stąd. Tylko widzę, że ja mam strasznie zmasakrowane życie. Widziałam, jak wszystko, w co wierzę, zamienia się w proch i pył. Mam nadzieję, że to się niedługo skończy. Winy mojej rodziny muszą zostać odkupione. Dopiero wtedy cesarstwo odzyska utraconą chwałę. Wszyscy będą szanować władzę, którą przynoszę. Na szacunek trzeba zasłużyć, nie można go wymusić. Pokaż, że potrafisz korzystać z władzy, którą masz, zanim sięgniesz po coś, co ci się nie należy. Szkoda, że mój ojciec nie pojął tej lekcji. Musiałam podjąć wiele decyzji. Będzie ich więcej. Nie pozwól, by konieczność dokonywania wyborów przyćmiła ci wzrok. Będę tam, będę patrzeć, co robisz. Ufam, że dokonasz właściwego wyboru dla cesarstwa i jego mieszkańców. Nie pozwolę, by dalej byli źle traktowani. Przygotuj się, zaraz będziemy wyruszać. Ojejku, jaka jestem aha, no tak, bo ja przecież nie jestem uleczona. A ja nie mam tamtych? Brak chi. No właśnie, chciałabym chi sobie troszeczkę. Gdzieś tu były, nie? Chyba. O, waza. Nie zauważyłam jej. Kolejna. Większy klejnot przeznaczenia uczonego. Ja w ogóle muszę obczaić te klejnoty. Ja pamiętam, że gdzieś tutaj była... O właśnie, jest. Nie wiem, czy to będzie przydatne, ale wolałabym, że tak powiem, być ogarnięta. I no, wiecie, o co chodzi. Idziemy gadać dalej.
Kogo tu mamy? Wichra tu mamy. Cisza jest zawsze największa przed burzą. Czy możemy wysadzić patyk w to oko cyklonu i iść dalej? Spokojnie, przyjacielu, bitwa niedługo się rozpocznie. Przygotuj się. Zawsze mam przy sobie moje pięści, więc zawsze jestem gotowy. Jak jest teraz, to będę miał większe problemy niż walka, która mi ominie. Z drugiej strony pozorny, zawsze ubezpieczony Kang. Zrób mi miseczkę na wino, którą będę mógł trzymać kikutami. Swoimi czy cudzymi? Ha, to dopiero pomysł, który mi się podoba. Co za typy w ogóle, a mój Boże. Kocham ich normalnie. Najlepsi bohaterowie. Dobra, teraz dzieciak i pantoflarz. Mówię ci, zaczyna mi brakować dźwięcznego głosu mojej żony. Jest taki spokojny w porównaniu z tym, co dzieje się wokół ciebie. Z cierpliwością oczekuję dnia, kiedy będziemy mogli powrócić do łatwiejszego życia, choć wątpię, czy dla wszystkich będzie to proste. Więc co masz na myśli? Mam nadzieję, że wszyscy znów znajdziemy drogę do domu. Tutaj w ogóle spodobała mi się władza, którą dzierżę. Nie, mordo, przestań, nie rób z siebie nie wiadomo kogo, bo nie jesteś nim. O, dla mnie to będzie łatwe. Nastawię ucho do wiatru i będę nasłuchiwał. Kiedyś w końcu dotrą do mnie krzyki mojej żony. Mam nadzieję, że każdy będzie miał taką jasną drogę i spokojniejszy powrót. Hej, dzieciaku! Witaj, chcesz porozmawiać ze mną czy ze strażnikiem? Jak się czujesz, dziki kwiecie? Teraz już czuję się lepiej. Dzięki tobie schowałeś drugiego w miejscu, z którego już nie może mnie skrzywdzić. Robiliście dla mnie ze strażnikiem bardzo wiele i nigdy tego nie zapomnę, choćby nie wiem co. Jeśli wszystko dobrze się skończy, to mam nadzieję, że kiedyś, kiedy będę starszy, mogłybyśmy się spotkać i znowu być przyjaciółkami. Wiem, że przy tobie będzie stać strażnik, a nie ja, ale moja nadzieja będzie mu towarzyszyć. Ojejku. Czajka, co sądzisz o tym, co tu się wydarzyło? Czajka, dowodzisz tak, jak musisz. Będę służył woli niebios i pójdę za tobą. Tak, bo jeżeli nawet wybiorę tą złą ścieżkę, to Czajka będzie ze mną. Czy chcesz podzielić się swoimi myślami na temat nadciągającej walki? Nie, dość już ingerencji istotnego pokroju i wiele innych. Zrobiłabyś lepiej słuchając mądrości tego dziecka. Rób co musisz, ale bądź szczęśliwa. Co czujesz w tym miejscu, dziki kwiecie? To miejsce jest stare, takie stare. Słyszę głosy w kamieniach. Każdy próbuje rozkazywać innym, ale nikt nie słucha. Jakby nie mogli słuchać, po prostu nie mogą. Zostały im tylko ich własne głosy. Przez tyle czasu słuchać tylko własnego głosu. Kim oni są? Nie wiem, nie mówią, tylko wrzeszczą. Umarli zbierają się tu tak samo, jak w innych częściach cesarstwa, a tak na lament pozostawił ich bez przewodniczki, więc ciągną do wielkiej mocy. Tutaj oszołomiła ich moc, którą skradł cesarz. Pozostały tylko szepty ich duchów. Dziki kwiat jest na takie rzeczy wrażliwa. Czy możemy coś dla nich zrobić? Nie, nic nie możemy zrobić poza ocaleniem pasterza, który poprowadzi je ku ponownym narodzinom. Nie możemy już pomóc tym, którzy umarli. Musimy się skupić na żywych. No dobra. Wiecie co, zauważyłam, że mamy dopiero 17 minut, więc czemu jeszcze tego nie wykorzystać i po prostu ruszyć na miejsce i trochę wam więcej dzisiaj pokazać. Cześć, cudowna, ważka chyba gotowa. Nie musimy się przejmować zbyt częstymi lądowaniami. Upewnij się, że porozmawiałeś ze wszystkimi. Zgubiłem gdzieś wewnętrzne przegrody, więc jak się wzbijemy w środku, będzie straszny hałas. Chciałam tylko powiedzieć, że moja mama tam robi coś w kuchni, więc przepraszam. Chciałam z tobą porozmawiać. Och nie, mam tendencję do gmatwania spraw. Tak wiem, że tak robię. To zbyt ważne, żebym tu mamrotał. A poza tym trzeba będzie podjąć decyzje, które wykraczają poza moje kompetencje. Będziesz decydować w losie cesarstwa. Moje pomyłki czasem prowadzą do powstania kraterów. Jak dużą dziurę chcesz wykopać? Jestem gotowa. Zwołaj wszystkich do latawca. Tak już ze wszystkimi gadaliśmy. Wszyscy na ciebie patrzą. Całe cesarstwo. Zobaczymy, czy jesteś godny tych spojrzeń. Dobrze. Wszyscy wsiadać. Lecimy, no. Nie wiem, czy już dzisiaj dogram końcówkę gry, czy dopiero w przyszłym tygodniu, ale... O, znowu ta muza. No, jak ja ją uwielbiam. A w tle mikser. Kocham te cinematiki. Twoja ostatnia wizyta w pałacu miała krwawy charakter. Tym razem... Oj, nie doczytałam. Może chodzi o to, że tym razem muszę być bardziej ostrożna i się nie bić z każdym, kim tylko się da. Zresztą ja ostatnio w pałacu byłam tak średnio. ulubiona miejscówka każdego youtubera. Ostatnia scena. Ojojoj. No i znowu tu jesteśmy. Miałam nadzieję, że nie będę musiała znowu używać tego wejścia. Wątpię, czy ta wizyta będzie mniej brutalna od poprzedniej. Miej się na baczność, nie będzie tak łatwo jak poprzednim razem. Ha, wydawało ci się, że poprzednia wizyta była prosta. To powinno być jeszcze lepsze niż się spodziewałem. Zostaję tutaj dla bezpieczeństwa. Kang, nie zaskoczyłeś nas. Podejrzewam, że będzie dość chaosu i bez twoich talentów. Czeka, droga się rozwidli. Budzi się potężne istnienie, którego wola musi być spełniona. Jej wola, czy to duch wodnej smoczycy, nie będzie ingerencji, ale będzie przewodnictwo. Jest coś, co musisz zobaczyć. Zaufaj jej głosowi. Potrzebujemy ścieżki prowadzącej przez zepsucie szerzone przez mistrzeli. Ufaj temu, co widzisz. Głosy mogą pochodzić zewsząd. Cokolwiek robimy, musimy zrobić to teraz. Nie przejmuj się. Upewnij się, żeby tym razem nie było niespodzianek. Cicho skup się i walcz, kiedy ci każe. Kurde, ja tu cały czas mogę zostać wredną małpą. To będzie paskudne, jestem pewna. Ja chyba wiem, gdzie się wybieramy. Czyli jeszcze w sumie nie będziemy się bić tak, jak myślę, że bić się możemy. Tylko, o, mogę z nim jeszcze pogadać? Czy co? Znajdź ciało wodnej smoczycy. Dobra.
Ty zostaniesz tu i będziesz robił swoje. Ty... Oj. Oj. Halo. Uwielbiam to. Czarne wichrze. O co chodzi? Powiedz mi więcej o sobie. Aha, no dobra, no to tyle mogą mi powiedzieć, czyli jedyne co mi zostaje, no to iść naprzód. Mordy. Przepraszam. Trochę się cykam. Trochę bardzo się cykam. Ha, boję się. No oczywiście, że tak. I co, wszyscy siedzą tam na zewnątrz? Nikt nie przychodzi? Może po prostu my jesteśmy na przodzie i dlatego? Dobra, bijcie z tymi lambodziarami bezdzietnymi. Ciekawe, czy będę mogła się potem cofnąć potem. Bo widzę, że oni za wiele... O Jezu, zapomniałam o zobaczeniu, jakie mam amulety! Nie! Jak ja mogłam to zrobić? Jak ja mogłam tak okrutnie zapomnieć? Ja w ogóle jestem jakaś nieogarnięta w tą grę. Pewnie, wiecie, jak będę się biła z cesarzem, to mi to zajmie jakieś pół godziny. Pamiętam, że jak pierwszy raz przechodziłam tą grę u mojego brata, to właśnie tak źle. Tak źle mi szło. Nie trój się! Jedwabna lisico. Jeżeli dobrze pamiętam twój nickname, bo to tak średnio. Bo wiem, że jest księżniczką, ale... Zawsze mówiłam do niej księżniczka, nigdy... O, mam jeszcze awans postaci, jak miło. Mnie tam zawsze cieszy awansik. Level upik, to akurat będzie okazja, żeby szybko wskoczyć, słuchajcie, do... O. Aha, nie mogę, bo jestem w trakcie walki. No dobra, to róbmy co trzeba. Dwa w ciało, jedno w ducha. Bum, koniec. Tak, dostępne są punkty stylu, które możemy wykorzystać na ulepszenie. I ja tu widzę, że zaczęłam ten złowrogi płomień robić. Ale czy to jest w ogóle jakkolwiek opłacalne? Ja widzę, że ja nie mam żadnego w sumie demonicznego. Chociaż konia demona. Może w konia demona, ale o złowrogi. Aha, nie wiem. Tu mamy na fulla, karmazynowe łzy mamy na fulla, wybrańca fortuny mamy na fulla. Może demona byśmy sobie doklepali. Dobra, doklepmy tego demona. Boi ścisłości. A akurat... No taki średni ten demon, ale okej, okay, niech będzie. Tutaj widzę, że porządkowanie według ich mocy. Niebywały klejnot uczonego, umysł plus 12. Śniący klejnot równowagi. O nie, ja nie chciałam go. I se przeklikłam. Przekliknęłam sobie, ja chcę to. Boże, ja tu nie ogarniam przez to, że tu mam tego tak dużo. Oko smoka jest kozacki, brązowy język też jest spoko. Tak, to jest osłona przed obrażeniami. Tutaj jest urok, zastraszanie, intuicja. Intuicja, umysł, bla bla. Wymieniłabym sobie ten dobry los, nie wiem dlaczego. Weźmy sobie ten niebywały, ten, o ten. Klejnot gniewu burzy. Aha, to nie moja ten. Bezgraniczne poświęcenie. To nie, klejnot wewnętrznego... Jeniusza, żniwo dusz. Też nie chcę, bo już nie będę zabijać w sumie duchów. Doskonały klejnot mnicha. Aha, no dobra, no to cała reszta tak wygląda, że jakoś tak średnio. Dobra, oni tu mam nadzieję przyjdą. Nie, zmulili chyba. Nie idą za mną, z tego co widzę. Dzięki, ziomy! O, wazy. Pieniądze, Boże, ile to hajsu. Można tutaj w ogóle... Ten gościu od sklepu, no nie? On ma mi coś do zaoferowania ciekawego? Jakiś klejnot... Płonąca esencja... Byłby złoty język, byłby klejnot... Styl białego demona... Weźmy sobie te ścieżki może... Ścieżka mnicha... Nie wiem, nie masz dość srebra... O cholera, to takie drogie? Czy się okaże, że ja złą rzecz wzięłam? Wszyscy będą na mnie krzyczeć... Przepraszam... Ja mam pieniądze, kiedy tylko chcę... Świetnie, jak stracić bezsensownie życie. Dobra, wracamy się, bo ja nie ja pamiętam, że właśnie moim błędem, jak wtedy grałam, było to, że traciłam życie na bezsensownych momentach i nawet nie zwracałam uwagi na to, żeby, wiecie, sobie to wszystko ponaprawiać, więc teraz nie popełniajmy tych moich głupkowatych błędów i spróbujmy jakoś zadziałać. Wiem, że to są dodatkowe... Halo, kapliczko skupienia. Wiem, że to są dodatkowe momenty odcinka... Ale wam to chyba nie przeszkadza, przynajmniej tym, którzy tą serię oglądają. Mam nadzieję, że wam się to podoba. I kolejna waza. Czy znowu pułapka? Doskonały klejnot wojownika. Nie kuście mnie, dopiero sprawdzałam te klejnoty. Ciało plus 6. Ja nie wiem, czy jeden zwykły doskonały klejnot, jak... O, jak ja nienawidzę tej windy. O, jak ja nienawidzę tej windy. O, jak ja nienawidzę tej... Smoczyca! Przybyłaś, sprowadziło ci to przeznaczenie, ale w tej chwili sama musisz podejmować decyzję. Twój mistrz na ciebie czeka, ale jeszcze nie jest
ciebie świadome. Masz czas, by zmienić bieg rzeczy na swoją korzyść. Możesz skierować nas wszystkich na drogę do ponownych narodzin. W ogóle jej woda płynie tak śmiesznie z włosów. Jej ciało wygląda, jakby płynęło. Gdy dowiesz się, co było wcześniej, zrozumiesz, co trzeba zrobić teraz. Zejdź głębiej, użyj, co uczyniono, by zgarnąć moją moc. Duchy umieją wiele, ale nie znają się na szturmowaniu fortec. Idź za nią i weź jeszcze kogoś, ale ci, którzy zostaną, powinni iść inną trasą. W ten sposób nie zblokują ci drogi odwrotu i wszyscy będziemy mogli sobie powalczyć. Nie znasz pałacu, będziesz błąkał się bez celu. Zawsze błąkam się bez celu i zawsze odnajduję drogę, a poza tym tu już byliśmy. Nie ma na to czasu, postarajcie się nie zgubić. Będziemy mieli szczęście, jeśli go znowu zobaczymy. Masz szczęście, że mnie widzisz, księżniczko. Jestem znany z tego, że nie zostawiam towarzyszy przy życiu. Oh no. Kaj, tak robisz. Kaj, tak robisz. Może im się nie chciało robić scen, gdy wszyscy się biją. No tak, zostaję z księżniczką. Może chociaż wie, gdzie mnie ma zabrać. Oho. No cóż. Pora wyruszyć, nie? To stresujące. Moje wybory zadecydują o losach cesarstwa. Posłuchaj, chciałam szybko przeczytać i tak mi nie wyszło. Grobowce największych cesarzy. To tu zbudowano cesarstwo i to tu pochowano zostało jego serce. Teraz to serce zostało wydarte, tak jak zostanie następne. Zostałam wypatroszona, by umożliwić ujście w wodzie, która płynie ze zbrodni przeciwko niebiosom i porządkowi wszystkich rzeczy. Co za brak szacunku. Nie sądziłam, że mój ojciec pozwoliłby na coś takiego. Jaką można mieć nadzieję na przyszłość, jeśli tak brutalnie odrzuca się przeszłość? Dlaczego tak uczyniono? Skąd płynie ta woda? Cesarz Stan nie zgadzał się, by jego cesarstwo przeminęło i coś innego powstało na jego miejsce. Wypowiedział suszy wojny, jakby była nadciągającą armią. Oni, wspaniały strateg, skupili siły na mnie. Wodnej smoczycy byłam symbolem zanikania, którego chcieli uniknąć i odrodzenia, którego rozpaczliwie potrzebowali. Stałam się odpowiedzią na wszystko. Idź dalej, a zobaczysz, dzięki czemu rozkwitło nowe cesarstwo braci San. Musisz zobaczyć to na własne oczy, by pojąć ogrom tego, co uczynili. Dobra. To czeka mnie bicie się z duchami pewnie znowu i będę dużo krzyczeć, więc spodziewajcie się tego, że mogę dużo krzyczeć. Zawsze się było, jak mi coś z dupy wyskakuje. O mój Boże, to jest... Co to jest? To jest wielki niebieski smok. Czy oni podlewają sobie wszystko od dołu? Czy ja dobrze rozumiem? I te lampiony tak z dół. O! Wow! Co za brutalny pokaz. Teraz już rozumiem, jak nisko upadł mój ojciec. Spójrz, słowa by nie wystarczyły. Musiałaś ujrzeć to na własne oczy, by naprawdę zrozumieć mój los. To nie może dłużej trwać. Pokonaj ich. Pokaż im, że takie czyny nie mogą pozostać bez kary. Elitarny członek zabójców Lotosu. No pewnie, że elitarny członek. I że tam siedzą i się świetnie bawią, z tego co widzę. Nie wiem, chyba wolałabym go bić tym moim tygryskiem, bo jakoś pewnie się czuję, kiedy używam tygryska. I tak jakoś... Ten jak ją... Weź zostaw moją księżniczkę, mordo! Ten jak ją bije! Ja jej nie mogę uleczyć, to jest najgorsze. Nie, nie mogę. Ona się sama musiałaby uleczyć chyba. Bo dziwne, bo... Bo jeżeli ten, to nie można blokować twoich ataków. Dobra, no to go, no. Co mam zrobić? Chodź tu, mordo. A może te karmazynowe łzy spróbujemy? Ej, jak one chyba nieźle tańczynia. Czy mi się wydaje tylko? Bo to też jest taki styl walki wręcz. O, one jak cisną teraz! Wow! Nie zauważyłam tego wcześniej. Wow. Oto co uczynili, oto na co pozwoli twój mistrz. Od 20 lat moje ciało krwawi, oddzielone od mego ducha, karmią cesarstwo i cesarza. To agonia, której nie jesteś w stanie pojąć. Znajdować się pod kontrolą ludzi. Póki to trwa, ponowne narodziny są niemożliwe. A widzisz? Znaleźli drogę. Jestem w szoku. Nie! Na niebiosa! Wybacz nam, wielki smoku. Naszych śmiertelnych braci przepełniają ignorancja, głupota i zło. Te zbrodnie nie pozostaną bez kary. Jeszcze nigdy nie spotkałam się z taką zbrodnią przeciwko naturalnemu porządkowi rzeczy. Każda sfera wolności, którą miłuję, uległa w ten sposób pogwałceniu. Czeka, to smutne, w jaki sposób potraktowano tą łagodną istotę, gdy stwórcy upadają, co wtedy? Wy, drobne istoty, słyszeliście odgłosy bitwy, ale czy jesteście naprawdę gotowi? Co się stanie z waszym światem, jeśli my padniemy ofiarą zła, które was nęka? Trzeba powstrzymać swojego mistrza. Cesarstwo musi osiągnąć równowagę bez płynących wód, które wydobył z mego serca. Winisz mistrza Li, czy to nie cesarz San cię tu umieścił? To woda karmi cesarstwo, to w ten sposób susza się skończyła? Woda płynie z rany, która nigdy się nie zbliźni, z rany w ciele, której nigdy nie umrze. Część mi istnieje jako część naszego świata, która składa się przecież z żywiołów. Nigdy nie miała płynąć swobodnie, nie jest niewyczerpane. Jadeitowe cesarstwo rozkwita, ale w innym miejscu jakiś kraj umiera z pragnienia. Wszystko jest powiązane. Ktoś inny cierpi nasz los, podczas gdy my opieramy się na przeznaczeniu.
Jak sądzisz, co ja mogę zrobić w tej sprawie? Jesteśmy niszką dusz, której polecono opiekę nad porządkiem rzeczy. Nie urodziła się, by pełnić tę rolę, ale jesteś ostatnia, więc obowiązek ten spada na ciebie. Nie można mnie uleczyć. Moje ciało zostało rozcięte, moje serce wyrwane. Powinnam dołączyć do wielkiego koła, ale zostałam zbezczeszczona i nie mogę spocząć. Ponowne narodziny będą możliwe, gdy moja esencja zostanie uwolniona. Aby pokonać swego mistrza, musisz odciąć moc, którą mi odbiera. Niedługo będzie zbyt potężny nawet dla ciebie. Zrobię, co będzie konieczne, by przywrócić porządek. Twój mistrz wykorzystuje amulet, który ci odebrał. Jego brat nie mógł się nim posłużyć, więc musiał pożerać moją esencję powoli. Osłabiło go to i uszkodziło jego ciało. Twój mistrz nie musiał być tak ostrożny. Amulet nie jest źródłem mocy, lecz ją skupia. Korzysta z energii, której śmiertelnicy nigdy nie mieli władać. Chłopcze ją chciwie, oczekując na twój powrót. Musisz zniszczyć źródło tej mocy. Musisz zniszczyć moje ciało. Gdy ono upadnie, wszystko, co należy do mnie, połączy się z moim duchem. Nastąpią ponowne narodziny. Jeśli nie używam amuletu, którego już nie potrzebuję, czy ja również mogę kontrolować tę moc? Nie no, zatem tak zrobię. Moje myślenie ma wątpliwości. Nie można podjąć innej decyzji. To świętokradztwo, musimy je naprawić. To dobry krok na drodze do naprawienia tego świętokradztwa. Nie można inaczej odpowiedzieć na taką potworność. Zatem niech tak będzie. Weź broń mnichu dusz i uderzaj pewnie. Zniszcz maszynę, która umożliwia tą potworność. Wielkie koło musi się obracać. O, zmęczyłam się od tego czytania. A liczyłam, że tu będzie coś fajnego do zebrania. A jak widzę, to tak średnio. Wow. O, wow. Jaką ja mam minę głupią. O mój Boże. Czy ja robię dobrą rzecz? Czy ja robię dobre zakończenie? Bo czasem zaczynam wątpić. Boję się. Przecież koło miało się obracać. Czy my robimy dobrze? Nie wiem, co mam robić. Czy ja robię dobrze? Stresuję się. Zestresowałam się tą grą teraz. Oj, teraz wszystko się będzie waliło po kolei, tak? Czy ja zrobiłam dobrze? Please? Powiedzcie, że tak, bo się trochę cyk. To stresujące. O! Sunny. Halamusie! Nie ma mocy. Nie krzycz na mnie. Teraz musimy się udać do sali tronowej. Sunny czeka tam na nas. Trzymałeś otwarte dłoń. Jej, X-Paki. Tylko ja chciałam zobaczyć, czy tutaj nie ma jakichś fajnych rzeczy do pozbierania. Ale chyba nie ma, co? Pewnie wszystko będzie rozpadało. Co to jest w ogóle za cholerstwo? W sensie... Mnie ciekawi, jak to musiało działać. W jaki sposób to w ogóle było w stanie działać? No dobrze, moi kochani, ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ups! Chyba nie dziękuję wam. Będę stara jak cesarstwo i tak nigdy nie zapomnę o tym, to co dziś ujrzałam. Będę nosić tę chwilę w sercu do końca życia. To dla mnie zaszczyt, że miałam swój udział w losach takiej Czego? Prawie mnie to przytłoczyło. Moje oczy nie miały oglądać takich rzeczy. Tylko w ten sposób można przywrócić równowagę i porządek. Jeśli nic się nie kończy, nic się nie zaczyna. Większa potworność dopiero nadejdzie. Tak twój mistrz, on to umożliwił. Nie wiem, ile będę ci pomocna, gdy będziesz z nim walczyła. Musimy spróbować. Nie mogę stąd odejść, póki nie spróbuję. Spróbujmy, nie możemy zrobić nic innego. Będę ci towarzyszył podczas tego ostatecznego starcia, ale nie wiem, na ile będę pomocny. O, czyli wszyscy się teraz... O. Wszyscy się mi teraz, że tak powiem... Jeśli ktoś tu jeszcze... Jest tu ktoś jeszcze, kto może zechce się wypowiedzieć w tej kwestii. Nikt nie będzie bezpieczny, jeśli to się skończy. Zatrzymajcie się, jedźmy na lisicę i ja stawimy czoło Lee. Trzeba to zrobić, musimy ruszyć dalej, a to jedyna droga. Aj, się zesrałam, jak zobaczyłam czajkę. No dobra, to już jest sala tronowa, ale końcówkę zobaczymy, moi drodzy, w następnym tygodniu, a raczej za 2 tygodnie, więc ja bardzo, bardzo wam... Dziękuję za oglądanie już na 100%. Mam nadzieję, że dłuższy odcinek wam się podobał. Szybko sprawdzę, czy gra się ładnie zapisała. Tak, zapisała. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i pa, pa!